Gartyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. To co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nim. Dobra, kontynuujemy. Teraz drugie zakończenie. Więc jeszcze raz, witajcie na kolejnym odcinku. A tym razem będzie to właśnie pomoc Songbird w ucieczce, a jednocześnie zdrada Rida. Zobaczmy jak to jest. I tyle. Teraz już nie ma odwrotu. Nie ma. Jesteśmy w tym razem. Do roboty. Mam. Jak połączenie? 1000 po przecinku. Musi wystarczyć. Dobrze. Wchodzimy. Przygotowuję mainframe. Hansen coś podejrzewał, ale się nie zorientował. Zaraz będzie po nim. Widzę. Odpowiada. Uważaj, zaraz go otwieramy. Willi, ja dziękuję ci. Dziękuję, że jesteś. Jeszcze tylko trochę. Gotowa. Możesz wprowadzać kody dostępu. Dobra, teraz właśnie wybieramy. Wtedy wybrałem tą opcję, a teraz wybieramy tą opcję, czyli zdradzamy Rida. Podłącz się. Jestem z tobą, Somi. Patrz na Alex. Czekaj, aż Hansen padnie. Wszystko w porządku. Nie wyglądasz za dobrze. Dzięki, to miłe. Robię 3 rzeczy jednocześnie. Zrób za mnie 4. i obserwuj Hansena. No dobra, dobra. Jasne. I co dalej? Uciekamy. Z matrycą prawie skończyłam. Włamuję się do systemów obrony stadionu. To nie jest proste. Musiałam sięgnąć zaglekła. Czekaj. Hakujesz system obronny stadionu? Odcinam miejsce, w którym jesteśmy i szykuję nam drogę ucieczki. Zaraz jego systemy zaatakują ludzi Hansena. Niech Alex rusza. Mhm. O kurwa, jaka szybka. Dobra. Załatwione. Zaraz, stadion. System się broni. Aha. W porządku. O kurwa. Sorry. Wszystko w porządku. Co tu się wyprawia? Stawiam matryca Blackwall. Na chwilę straciłam kontrolę. Już jest. Dobrze. A, ona tu jest. Vi. Musimy uciekać. No to uciekajmy. O. Ostatnio to trochę nie za dobrze jest, tak patrzeć. W razie kłopotów mogę ci pomóc, hakując otoczenie. Tylko muszę uważać, co robię. Blackwell mocno mnie trzasnął podczas hakowania. Okej, czyli ja tu muszę... Ucieknij Somber z zabezpieczonej strefy, okej. A jakąś broń ja posiadam? No, oprócz tego... Nic. Zajebiście! Chyba, że to pewnie mamy, ale to też nie. No dobra, nie wiem co tu będzie. Blisko było. Włącz androidy, bądź śmigłowiec. Możesz włączyć rotor w śmigłowcu. O kurwa. A, to w ten sposób. Czyli taki sposób. Dobra, mamy tu jakąś ścieżkę ułożoną. Ognia, kurwa! Dobra, ona widzę mi pomaga. Ja bym wolał mieć jakąś broń do licha jasnego. Dobra. Trzeba się jakoś do tego przygotować. No, na kurwia! Nie no, trzeba ich na nich lecieć. Mam ja radę tutaj. Olero, nie strzelaj do mnie. Proszę, ukryj cię. Dobra. Podejrzewam, że mógłbym ich broń założyć, ale dobra. A, i tu mamy chyba szafki, z tego co mi się wydaje. Dobra. Dobra, otwieram bramę. Mam coś dla ciebie. Zerwać kontakt do... No, dobra. Kurde, silny jest gościu. Przecież kurwa próbuje. A ten samochód coś się tutaj podświeca. Ciekawie. Musimy dostać się na wyższy poziom. Mogę zrobić coś, żeby odwrócić ich uwagę. Spójrz na nich samochody. Ja pierdolę. Dobra. Ma odsłonięty bok! Proszę bardzo! Gdzie oni są? Dobra. ta broń jest lepsza. Okej. Okay. Granat? Jaki granat? Skąd ten granat? Z tą bronią oczywiście biegać nie mogę. No wychyl łepek. Co to chodziło? Zbieram przy okazji, chociaż raczej i tak nie będę tego kontynuował. Zdarzyło. Aha, teraz strzelam, nie wiem do czego. Ładna broń, podoba mi się. No wychyl łeb. A. Co tu się wydarzyło? Trzaska rozwoju. A? Kurde, ale co mi? Nie wchodź mi w wody. 12, kurde, amunicji już nie mam. Twardy. O. Moment, coś mi tutaj... Ekwipunek? Aha, bronię trzeba sobie dobrać, ja pierdzielę. Weźmy sobie... Kurde, nie wybieraj mi tak. Nie to chciałem. To jest to? To nie jest to. Snajperski... Która to była broń? Też trzeba tu zrobić porządek. Zróbmy tak. To broń jako pierwsza. Druga będzie... Będzie ten pistolet. A tu chciałem jeszcze maszynowy. Gdzie on tu był? Tylko to by było dobrze mieć obrażenia na sekundę. Spadkiem. Dobra, to ma jaki? 400. Strzelba to jest chyba to, tak? Nie, to nie jest to. Obrażenia 23, 58, 27. Co to jest? To jest strzelba. Strzelbi ja to ja nie za bardzo chcę. Nie wiem, czy to chyba nie jest to, co ja chciał, ale dobra. Lepsze to niż nic. Trzeba było zostać w domu! Kurwiarz! Pełna presja! Ty kurwiarz! Dobra. Mniejsza dystans! Ten mech! Spróbuj go przejąć. Dobra. Walić do niego! A. Atakować cel! A, czy ja mam iść na górę? Chyba tak. W zasadzie. Kontakt! No dobra, mamy kontakt! Kogo nie... Skąd oni strzelają? A nie, muszę zejść jednak. Ale oni tu przyjdą. Bardzo fajnie. Czemu by nie? Utrzymać pozycję do cholery! Tego to trzeba byłoby inaczej zrobić. Trzeba było zostać w domu! A, leżysz w maciarzu. A. No, patrzę, to chyba jest ta sama trasa jak w poprzednim. Kurde, ten teren jest tak upoczkany, że szkoda. O, może tędy. Dobra. Nakurwiajcie, za to wam płacą. No właśnie, dobra. Tu coś jest, ale ciemne te lokacje. Nie ukrywam. Dobra, i tu chyba... Tak, i doszliśmy do tego samego miejsca, gdzie właśnie wówczas walczyliśmy z Kurtem. Nikt żywy nie wyjdzie. Oprócz nas oczywiście. Mało już ma życia. Kurde, co mi? Okej. Wow. Mamy straty. Oj, macie. Weźmy to. Nie wiem, czy będzie nam potrzebna jeszcze ta broń. W każdym bądź razie idziemy. Okej, ale to mam tylko 200 raptem. Dobra. To teraz drzwi po lewej. Będziemy tak samo. Idziemy dalej do korytarza. Okej. Wtedy z windy korzystaliśmy. Otrzymał nowy przedmiot. Drzwi są zamknięte. Zaraz otworzę. No? Zrobione. Odcięłam te drzwi od systemu. Mamy chwilę oddechu. Super. A i co się dzieje? Muszę... Potrzebuję chwili. To hakowanie matrycy. Sporo cię kosztowało. Matrycy, stadionu... To wszystko mnie trochę przerasta. Idziesz? Czy ja mam iść pierwszy oczywiście? Cały czas jakieś nowe przedmioty otrzymuję. Aha. Czy ja mam tu iść? Momencik. Czy ja tu mam się gdzieś spiąć, czy co? Aha. Kto idzie pierwszy? Oj, tu jakaś broń jest. Okej. Okay. Przejdź korytarzem technicznym. Po schodach na dół. Prawda, idziemy na dół. Uważaj, ludzie przed nami. Tak, gdzie? Jak ona to... Znaczy ona może widzieć w sumie fakt. A my mamy zejść na dół? Tak to się robi. A ten to kurwa nawet nie wiedział, co się dzieje. Ale dobra. Ale nic nie ma. Tu jakaś skrzyneczka jest. Dobra, stańmy normalnie. Nie ma sensu się... skradać, tak? A jeszcze pewnie nas uprzedzi, jeżeli coś tu będzie się działo. No, dobra, Somi, schodzisz? Chyba, że ty już tu kuźwa jesteś. A nie, schodzi. Co to jest? To są jakoś drony, tak? Model Green. Strefa wroga. Czekaj, słyszysz? No i gdzie ty się cofasz? Pobito. Słyszę. Drony. Niech to będą sobie drony. Zobaczymy, jak nas tu zaatakują, to... Ale chyba nie będzie innego wyjścia, jak je pokonać. Heh. O! Ich jest trochę tu więcej. Ło! Ich jest tu naprawdę dużo. Dobra. Czy to wszystkie cudeńka? No dobra. Komponenty. Już się normalnie przydały, ale no cóż, co ja zrobię? Jak raczej nie będę tą ścieżką brnął. Mam nadzieję, że do tamtej będę mógł się dostać, co zakończyłem. Tak, jakieś wyjście w co jest. Plan jest taki. Za chwilę wyjdziemy na tyłach stadionu. Mam przygotowane dwa samochody. Jeden dla ciebie, drugi dla mnie. Będzie trudniej nas śledzić. Mhm. Zobaczymy. Tylko, że ja bym wolał... Aha, broń schowana. No dobra, super. Słabo mi. Aha. Słabo ci. A co tu mamy? A nam się tego nie dowie. Nie idzie. Zaraz pójdzie. Ja. Yeah. No. Aha. Mam ci jakoś pomóc? A co? Chcesz mnie zapchnąć? Też sobie pomysł. Dobra. Skaczę. A co z tym za alarm nastawiony? Ja było zdrowie. Moja kostka. Ciekawe, czy zaraz zlecą się cię. Chodź. Ostatnia prosta. W stronę bramy. Mam tam transport. Dziękuję, Ewi. No dziękuję. Wyprowadź Somę z obozowiska bezdomnych. Okej. Okay. Z tego będą kłopoty. Nie będzie. Nie? Nie. Bo niczego nie widziałeś. Już czekają. Nasze wozy. Ten samochód. Stawiam dychę, że to po nich przyjechał. Nie zakładam się. Nie, to nie. A, to są kierowcy. Też nie, tutaj nie ma kierowcy. Jesteś pewna, że to przeżyjesz? Jeżeli nie, dowiesz się z wiadomości. Songbird, udało się. Uciekliśmy. I Hansenowi, i FIA. Jeszcze nie. To dopiero pierwszy krok. Wow. Odetchnę po tym, jak wylecę z Night City. Wylecisz? Ta historia zaczyna się od samolotu i na nim się kończy? Zobaczysz. Mam nadzieję, że masz plan na to, co dalej. Musimy się rozdzielić. Łatwiej nam będzie zmylić FIA. Potwierdzę, że moja droga wyjścia z Night City jest aktualna. I odezwę się do ciebie. Gdzie się spotkamy? I kiedy? Wskażę ci koordynaty. Czekaj na mój sygnał. I nie daj się złapać. Ty też. Vi, dziękuję. Ta, dziękuję. No i dobra, no i ta edycja się tak kończy, choć ja jeszcze tutaj troszeczkę pociągnę dalej tą fabułę, bo z wiadomych rzeczy wiem, że troszeczkę to inaczej jeszcze dalej idzie. Poczekaj na kontakt od Songbird. No właśnie, Ciernie i Gwiazdy. Faktycznie gdzieś jesteśmy z tyłu. Gdzie tu powinna jechać? droga jest. Spróbujemy tu dojechać. Dobra. Aha, to są nasi wrogowie. Rzeszą nowy obszar, tak? Ajajaj. Do jednostek w Santo Domingo. Mamy zgłoszenie. Przyjmuję centrala. Wyślij koordynaty. Ja pierdolę. Pierdzielę. Czy ja koło już rzuciłem? Nie. Mam jedną gwiazdkę, a ten samochód niestety się aż tak dobrze nie trzyma. Już mnie kuźwa widzieli. Pojazd podejrzanego. Przesyłam szczegółowe dane. Nie, pierdoleni! Muszę mi wyłazić. Wznowić poszukiwania. Wznowić poszukiwania. A już było tak blisko, no. Dobra. A nam. Co my tu mamy? Hej, słyszałeś o tym psychopacie, który więził dzieciaki gdzieś na Badlandach? Ja pierdolę, co za zwyrol. Nie zdziwiłabym się, gdyby to był Raffen. A my jej odpiszemy tak. Wiem, straszna sprawa, ale pomogłem ją rozwiązać. Pracowałem przy niej z takim gliniarzem z New Sea. Jeden z dzieciaków to był jego siostrzeniec. O, fajnie, że to w ten sposób to wygląda. O cholera, teraz to mnie zaskoczyłeś. Wyobrażam sobie, że to musiało być straszne. Trzymał tych chłopców jak bydło w boksach. Nie chciałabyś tego widzieć. O, się rozpisała. Nigdy ci tego nie mówiłam. Kurwa, właściwie prawie nikomu tego nie mówiłam. Bo nie lubię tego, sobie tego przypominać. Ale jak byłam mała, moja przyjaciółka wpadła w łapy Raffenów. To był totalny przypadek. A ona była skończoną idiotką. Jak na dzieciaki przystało. Ale skończyłoby się to źle, bardzo źle. Gdyby Calcite jej nie wytropił. Zaczynali się do niej dobierać, jak Kaz zaczął do nich strzelać, a wujek tego chłopaka? Co to w ogóle za gość? River Ward. W sumie to on jest trochę jak Cassidy. Ajejku, z tą wymową u mnie. Zrównoważony, niezłomny i z zasadami. Może nie znam go jeszcze wystarczająco dobrze, ale jedno wiem na pewno. Nie wahałbym się mu zaufać w żadnej sprawie. Nie znam żadnych gliniarzy, ale słyszałam różne historie o gliniarzach z New Sei. Miło słyszeć, że istnieją wyjątki. Wygląda na to, że masz szczęście do porządnych ludzi. Tu swojego boku, wi. Oczywiście. Na 01 w sektorze. Możecie wracać bez odbioru. Dobra, ja bym tu się chciał gdzieś. No to co? Dobra, na razie to ja gdzieś się chcę, tak jak już chciałem wspomnieć, zatrzymać. W sumie nie wiem, gdzie my jesteśmy. Może tu się zatrzymamy, o. I teraz tak. Zadania. Komubinie dzwon. Spadek po sliderze. Gwiazdy przed oczyma. Okej. Okay. Co mi tu jest? Poczekaj na kontakt Songbird. Tu. Znajdź skrytkę z slidera pod pręgierzem i otwórz ją za pomocą kodu. To sobie będziemy tam jeszcze wykonywać. Dobra. Ale to jest ta bardziej fabularna. O, dobra. FIA Songbird. Podejrzewam, że to będzie trzeba... Chyba nie ma na czasu podanego. Kazali cię wybierać, więc wybrałeś, nie? kierowała tobą pragnienie ocalenia życia, bo przecież i Songbird i Reed oferowali ci lekarstwa. Może wystarczyła ci świadomość, że niezależnie od decyzji, jaką podejmiesz, dopuścisz się zdrady. Jedyne, co mogłeś zrobić, to nie zdradzić przy okazji siebie samego, dlatego stanąłeś po stronie dziewczyny, która jak ty walczy o przetrwanie. Czy cię rozumiem? Chyba tak. Czy sam wybrałbym inaczej? Na szczęście nie muszę się nad tym zastanawiać. Powodzenia, Vi. Ty i Songbird będziecie go potrzebować. No tak, dokładnie. Dobra. Ja to po prostu przewinę czas o dobę. To jest północ. Tak, niech będzie. Doba. Promocja? Nie, to mnie nie interesuje. To jest Hans. Nie wiem, ile czasu trzeba czekać, aż ona się odezwie. Może tak, my pojedźmy. Umarł boss, niech żyje boss. Dobra. Gdzie my pojedziemy? Co tu mamy? Komu bije dzwon? Arasaka Dancer Park, szybka podróż. Gdzieś bym chciał się tutaj urwać. My tu mamy mieszkanie. O, dobra, możemy tu pojechać. W sumie, czemu by nie? No dobra. Może 24 godziny to będzie dla niej mało. Więc mówię, dojedziemy tylko do domciu i tam jeszcze raz przesuniemy czas. Nie sądzę, żeby to miało trwać jakoś nie wiadomo jak długo. Fajnie też jest to skonstruowana sygnalizacja. Jak zauważyliście, to po dojeździe do skrzyżowania zapala nam się zielone światło. W miarę. Akurat tu nie zdążyło. Tu? Jest. Fajna sprawa. Czyli jesteśmy, można powiedzieć, takim pojazdem uprzywilejowanym. Wróć. Czy nie? Leniarze są, ale oni nie są teraz jakoś źle nastawieni. Dobra, tu będzie w lewo, tak? W sumie nawet w tym domu nie byłem nigdy. Przynajmniej takie mam wrażenie. Może byłem? Cholera. Aaa! Ej, czy to jest... Okej, dobra, to już wiem, co to jest. O, to ja się tu muszę wybrać w takim układzie. Czekajcie. Pójdźmy sobie tu. A właściwie tak. Nie tak. Tak. Nie możesz w tym momencie przywijać czasu. O! A to ciekawe. Czy to w tym domu nie mogę? Czy po prostu... Interesujące. Czekajcie. A tu? nie mogę. No dobra. Który gang jest największym postrachem w Night City? To znaczy, zdaniem policji. Najwięcej trupów zostawiają kosiarze. Albo Maelstrom. To zależy od sezonu. Ale najbardziej kreatywni są Valentinos. Za każde przewinienie mają inną karę. Na przykład, każą ci usiąść przed lustrem, dają brzytwę do ręki i masz się golić tak długo, aż będzie widać czaszkę. Dobra, dobra, moment. To widzę jest... Przy telefonie mam coś. No tak to się pokazywało faktycznie. Uwaga, promocja, skorzystaj z usług przewozowych. Unikniemy... O co tu chodzi? Zamów dostawę mini auta za 200. Zamów dostawę bukietu? Nie wiem, o co chodzi. Dziękujemy za skorzystanie z promocji. Uzupełnię niezbędne informacje, abyśmy twoje zamówienie. Pracownia florystyczna Czarna Dalia. Wybierz kolor bukietu. Mokowa czerwień. Habrowy błękit. Magnoliowy róż. Okej. Dobrze, że to jest nazwane, bo jakby był kolor makowy, na cholerę bym nie wiedział. Albo habrowy, albo ten, no może bym i wiedział, ale ciekawe posunięcie. No weźmy te czerwone. Wpisz wiadomość dla bliskiej osoby. Nie przestają te wymyśleć, uwielbiam nasze... To sprzężenie zwrotne. Na samo wspomnienie tej przejażdżki robi mi się gorąco. No dobra. Teraz będzie do kogo? Podaj adres dostawy. Panam, Palmer, Paltlands. A, tylko do niej możemy w sumie. No ciekawe, ciekawe. Dziękujemy za złożenie zamówienia przez Delivery NC, Transport and Logistica. Twoje zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany adres w ciągu 2 dni. O kurde, aż 2 dni? Ja myślałem, że to będzie już. Now! Szczerze poradzę, uważaj na siebie, zwłaszcza teraz, po śmierci swojego pana, pieski Hansena mogą rzucić się sobie do gardeł. A w takich sytuacjach zawsze obrywają postronni. No dobra. Bo tu niestety ja nie mam kontaktu do... No nie mam niestety do Songbird. Wyjdźmy stąd po prostu. Nie wiem, czy to po prostu lokacja też nie jest przyczyną. Jeszcze raz spróbuję. Ale nie, nie mam dostępnego, więc być może to jest związane z tym zadaniem. Ale nie wiem. W każdym razie... Ja to sobie poczekam. W razie czego będzie cięcie w materiale, aż do... kontaktu z Somper. No dobra. Czego chcesz? Zawiodłeś mnie. I zawiodłeś Songbird. Tylko razem mogliśmy jej pomóc. To był jej wybór. Pomagasz zdrajczyni, która zorganizowała zamach na prezydentkę NUSA. Nie jestem ani twoim wrogiem, ani wrogiem NUSA. Ja po prostu walczę, żeby przeżyć. No to wybrałeś złą strategię. Znajdziemy was. Nie macie dokąd uciec. A zróbmy tak. Zapominasz, że już ci uciekliśmy. To prawda. Na chwilę straciłem was z oczu. Ale niedługo znowu się zobaczymy. Liczę, że naprawisz wtedy swój błąd. Dzięki za ostrzeżenie. Pamiętaj, że wziąłeś za nią odpowiedzialność. Znajdziemy was, a wtedy nie będzie już chodziło o to, jaki masz z nią układ. No proszę. Hej, gotowy? Wszystko w porządku? Nie brzmisz najlepiej. Nie jest w porządku. Mhm. Mam się martwić? Po prostu... Rób swoje. Znalazłem dla nas transport. Wysyłam ci namiary. Do zobaczenia. No dobra, zobaczmy. Alejka przy siedzibie N54. Czekam. Dobra, to się zbieramy. Jak daleko mamy? W sumie mamy 350 metrów. Zobaczmy mapkę, jak to daleko jest. W sumie możemy się przejść. Nie ma sensu jechać samochodem, więc sobie przejdziemy. O, czy ja tędy przejdę? Już tak się zastanawiam. A nie, no to powinniśmy dać radę. Idziemy w schodach. Jest chyba jakaś dzielnica biznesowa i mgła widzę jest widoczna. Kiedyś się dowiesz. Uspokój się. Jestem ciekaw właściwie, co to się stanie, bo wydaje mi się, że ona raczej nie ma dobrych intencji. No ale cóż, przekonamy się. Dobra, już widzę, jest tu. Przejdziemy przez przejście dla pieszych, jak przystało na prawowitych obywateli tego miasta. Przynajmniej raz. A ta się chyba już znudziło. Jej się znudziło już czekanie. Mamy czekać. O, Hans. Musimy porozmawiać twarzą w twarz. Masz dla mnie jakieś zlecenie? Lepiej. Mam dla ciebie do napisania nową kartę w historii miasta. Czekam w Heli Hellas. No proszę. Ciekawe. Ile te światła będą tu z tej... O, taki fajny parasol. Zajebisty. Tylko widzę, że ma problemy z teksturami chyba. Dobra, możemy iść. Legalnie. Dobra, spotkaj się z Songbird, ale coś mi punkt znikł. Za bardzo teraz nie wiem, gdzie ja mam iść. Halo? Co, nawet się ze mną bawi w kotka i myszkę? Możesz w mordę. Czekajcie. Jest to. Śledź zadanie. O, dobra. Czyli zadanie mi się przełączyło. Czekajcie, tu muszę iść. To mi się nie podoba. Kurwa. Co się dzieje? tracę czucie. Widzę ciemne plamy. Ciężko mi się oddycha. Sumi, w takim stanie daleko nie uciekniesz. Dlaczego nie było cię tak długo? Przyszedłem najszybciej jak mogłem. A mi się wydawało, jakby minęła wieczność. Działo się coś. Rozmawiałem z Reedem. I? Znasz go. Strasznie uparty. Kropla drąży skałę. Powiedział coś nowego? Trochę groził mi FIA, trochę moralizował. Sama wiesz, jak to wygląda. W firmie mówimy na to negocjacje ze skryptu. Reedowi naprawdę na tobie zależy. Reed chce się poczuć lepiej sam ze sobą. Tylko do tego jestem mu potrzebna. Taka młoda i taka zgorzkniała. Ty mi to mówisz? Ciekawa teza. Jedźmy już. Wygląda na to, że masz dla nas jakiś plan. I wszystko w nim zależy od ciebie. Czarna klinika, pamiętasz? Jest na Księżycu. Polecę do niej. Chcę lecieć z tobą. To niemożliwe. Spodziewają się jednej osoby. A to nie są ludzie, z którymi można negocjować. Na miejscu zrobią ze mnie królika doświadczalnego. Wyodrębnią SI z matrycy neuralnej, żeby stworzyć dla nas prototyp lekarstwa. Odezwę się do ciebie, jak będą gotowi na nas oboje. Okej. Będę czekać. Ale najpierw musimy dotrzeć do portu kosmicznego. W moim stanie będę zwracała na siebie uwagę. Nie mogę tak po prostu wejść do środka. Ty to zrobisz. Otworzysz dla mnie boczne wejście w terminalu Taiko. A co z ochroną kosmodromu? Terminal jest akurat w remoncie. Mało ludzi, dużo kryjówek. Będzie słabo strzeżony. To nasza szansa. Będziesz miała siły, żeby poruszać się w sieci? Netrunning tylko przez twoje łącze. To wszystko mnie przerasta. Wiesz, Vi, skrzywdziłam wielu ludzi. Cały czas się zastanawiam, czy da się tego uniknąć. Rozumiesz? Rozumiesz? Krzywdzenia innych. Czasem po prostu musisz zrobić wszystko, by nie skrzywdzić tej jednej osoby, na której ci zależy. To kosztuje. Bywa, że bardzo dużo. Zastrzyk! Zastrzyk? Ja... Spokojnie, spokojnie. Ona nie wygląda dobrze, to na pewno. Trochę się... Tak? Nie chcę umierać. Żałuję. Ja... Pomóż mi... uciec. Lekarstwo zaczyna działać. Będzie dobrze. Nie stójmy tutaj. Wsiadaj za kierownicę. Mówiłaś, że terminal Taiko jest zamknięty. Jesteś pewna, że uda ci się polecieć? Dostałam bilet w jedną stronę od kogoś, kto kieruje się własnymi zasadami. Ostatnio nie miałaś szczęścia do wspólników. Tak. Dopóki nie spotkałam ciebie. Cia. No my jesteśmy to głupio owieczko tako. Spróbuj odpocząć. No dobra, to ona troszeczkę się... Wydaje mi się, że się zmieniła. Jedziemy do portu kosmicznego. Super. To jedźmy. Mamy 600-500 metrów. Mam nadzieję, że nic nas nie spotka po trasie. Trasa jest dość prosta. Dobra. To się raczej tak za dobrze chyba nie skończy. Wow. Co my tu mamy? System notyfikacji OA. Orbital Air wita w międzynarodowym i transorbitalnym porcie kosmicznym Night City. Uprzejmie przypominamy, że pojazdy na terenie MITPKNC obowiązuje ograniczona prędkość. Pasażerów prosimy o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i stosowanie się do poleceń personelu. Orbital Air zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i bezterminowego zatrzymania osób zachowujących się agresywnie w stosunku do innych podróżnych. Ciekawe. No dobra, my jedziemy. Nie wiem, jakie to jest ograniczenie w sumie. Ale mało mnie to interesuje. Dojedźmy najpierw tam. Jesteśmy już prawie na miejscu. Długa droga. Jeśli liczyć od momentu, kiedy odezwałaś się do mnie po raz pierwszy. Jeszcze nie doszliśmy do końca. Słuchaj, musisz zostawić broń w samochodzie. Ha! Takie są procedury bezpieczeństwa na kosmodromie. Oddam ci ją, kiedy się spotkamy. A jakbym skorzystał z maski? Przecież Reed zna moją twarz. FIA namierzyłaby cię po sygnaturze techu od razu, jak przeszedłeś przez bramki. W końcu to ich sprzęt. No dobra. To jaki jest twój sposób, żebym stał się niewidzialny? Zachowuj się normalnie, jak znudzony pasażer. Nie rozmawiaj z nikim. Nie szukaj kontaktu wzrokowego, nie zatrzymuj się nigdzie na dłużej. O! Teraz tak, mamy dwie opcje oddania broni. Ja mus, to mus. Jak mus, to mus. Coś mi to przypomina, tak? No tak, broń oddawaliśmy u Hansena. O kurwa. Mam przebłyski ze skoku na Konpeki Plaza. Jesteś lepszy niż wtedy. Dasz sobie radę i bez broni. Pamiętaj, masz dotrzeć do terminalu Taiko i nie zwracać na siebie uwagi. Uważaj na strażników Orbital Air. Nie wiem, czego się po nich spodziewać. Ja pierdolę. Widzimy się niedługo. No dobra. Przejść przez bramki kontroli bezpieczeństwa. Wita w międzynarodowym i transorbitalnym porcie kosmicznym Night. Orbital Air nie potrafi się latać. Orbital Air potrafi. Okej. Weszłam do sieci. Będę cię trzymała z dala od kłopotów. Zachować spokój. Protestuję. Skanowanie macie prawa wyłączać moich wszczepów. Dziękujemy za skorzystanie z usług jako broń. Witamy na terenie międzynarodowego i transorbitalnego portu kosmicznego Night City. Aby dezaktywować niedozwolone wszczepy, proszę wpiąć łącze osobiste do panelu. Uwaga, pasażerowie. Jakie wszczepy są niedozwolone? Szczegółowa lista zawarta jest w regulaminie portu kosmicznego, który zaakceptował pan kupując bilet. Oraz stosowania wszelkiego rodzaju używek. Zaraz, boicie się wszczepów, nie ma... Dobra, nie mamy się... Nie zwracamy na siebie uwagi, pamiętaj. No właśnie, pamiętam. Chciałem mu zagrozić. Dezaktywacja wszczepów zakończona. W celu dokonania autoryzacji proszę spojrzeć w kamerę. Poczekaj, nie rób tego. Kolejny czas, a ja przypiszę twoją biometrykę do fikcyjnego profilu. O którą kamerę chodzi? O tę. Nie rozumiem, co mam zrobić. Proszę popatrzeć w kamerę. Procedura trwa kilka sekund. Gotowe. Teraz możesz. Czekajcie, która to kamera? A, ta kamera. Skanowanie zakończone. Dziękujemy za skorzystanie z usług Orbital Air. Teraz wpuścisz mnie do środka. Aż do terminalu Taiko, nie zwracaj na siebie uwagi. Moment, co tu jest? Szczepy nieaktywne. Orbital Taiko informuje pana o szczepy bojowe zostały tymczasowo wyłączone. Ich ponowna aktywacja będzie możliwa po przylocie do miejsca docelowego. Dziękujemy za współpracę i życzymy szczęśliwego lotu. Okej. Ja mam wasze przeprosiny! Przeproście widzów naszej stacji, że nie zobaczą na żywo ceremonii otwarcia! Igrzyska startują za kilka godzin! Dobra, zostań się do terminala, tak? 12 godzin. Biegać o zwrot kosztów biletu. Kosztów biletu? Uwaga, zobaczcie miliony odszkodowania, jak się spotkamy w sądzie. W sumie nawet nie wiem, gdzie mam iść. Czy my się znamy? Bywasz wagonik? Nie bywam. Jestem pewien, że cię kojarzę z jakiegoś klubu. Może El Coyote? Tego nic nie przebije. Nie wiem nawet, gdzie to jest. No nic. Pewnie pomyłka. No pewnie. Dobra, Johnny, coś chciałbyś powiedzieć? Czy tak sobie się tu... No dobra, nie ma co gadać. Co jest z tymi mechami? Z mechami nic. Automatyczna blokada doku przestała działać. O Jezu. Powinna się wyłączać tylko w czasie alarmu? Powinna. Podaj wkrętak. Orbital Air powinien zainwestować w lepszy sprzęt. Albo lepszych techników. Jakie potwory w tłumie ludzi. Wybuchłaby panika. Byłyby ofiary. No dobra, i co dalej? Ja nie mam pojęcia, gdzie mam się dostać. Żadnej gwiazdki, nic. Duty free. Johnny, gdzie ty cholera jesteś? Okropnie wyglądasz. To będzie mój 14. lot w ciągu 5 dni. Z tego będzie kolejna wojna. Perales spróbuje z powrotem włączyć doktor Bogasta, a nowe stany. Zobaczmy, jakbym tutaj chciał się dostać. Ale przyjmowanie pasażerów na pokład rozpocznie się z opóźnieniem. Z tym lotem zawsze jest to samo. Nie możecie zmienić godziny w rozkładzie? Płaci człowiek za pierwszą klasę, a potem się musi tłoczyć z tą hołotą. Zejdź mi z oczu. Zaśmiecasz wino. Oszesz ty! Z nimi można pogadać? Chyba niestety nie można. A ten to kurna mać lewituje. To jest jak nic błąd. Chłopie, lewitujesz. Nie, OMG! To będą najlepsze strażnik, na które można iść. Co tu jest? Materiał sponsorowany. Crystal Palace. Twoje miejsce wśród gwiazd. Zarezerwuj apartament z widokiem na ziemię i spojrzyj na ludzkość z góry. Stać cię na to. A? Co my tu mamy? Aha, dobra, dlatego dostałem reklamę. Okej. Czyli... A nie, to mam. Hiroshi... to widzę działa. Ale nie widzę po prostu żadnych punktów. Co to jest? Aha. Nie ma wszyscy. No widzę, że nie ma. W międzynarodowym i transorbitalnym porcie Osaka. Nie potrafi się latać. Dzień jak co dzień? W porcie kosmicznym? Weszliby sieci orbitalne. Zawsze trafi się kilku nerwowych pasażerów. Nie wykryją. Nasi ludzie są najlepsi. Nic nie zwróciło pani uwagi. Dlaczego pan pyta? Czekam na... Nasi ludzie? Pośpiesz się. Nie trać czasu. Muszę polecieć na Księżyc w interesach. Długo jeszcze potrwa ten remont? Trudno przewidzieć. Jeśli to pilne, polecam podróż z innego kosmodromu Orbital Air. Mogę pomóc w dokonaniu rezerwacji. Proszę sprawdzić, skąd mogę polecieć. Wszystkie miejsca na dzisiaj są już zajęte. Dzięki za pomoc. Co, to wszystko? Miałeś z nikim nie rozmawiać. No kurwa mać, miałeś z nikim nie rozmawiać. No, nie wiedzą, że w każdej chwili może wybuchnąć strzelanina. Wyobraź sobie, że w jednej sekundzie myślisz o tym, jakie cycki zrobisz sobie na orbicie, a w następnej tratuje cię spanikowany motłoch. Bagaż pozostawiony bez nadzoru podlega utylizacji bez prawa do odszkodowania. Ochrona kosmodromu nie pozwoli, żeby doszło do strzelaniny. Ochrona kosmodromu zadba o własność korporacji, a nie o ludzi. Musimy dokończyć zlecenie. Z wielu chęcią bym to chciał zrobić, tylko nie mam pojęcia, gdzie jest terminal Tycha. Teraz czekajcie, może tutaj trzeba coś popatrzeć, bo to jest tylko palas. A! Tycha, czyli co? Rozumiem, że to tu? O, a Tycha City. Czyli rozumiem, że to tu jest, tak? Z tego będzie wolę na pewno. Teraz spróbuję z powrotem włączyć doktor Bogasa. Muszę nie deptać trawy. No i dobrze. Akurat tak. Biznes będzie można zarobić. Dostań się, tak. Czy ja tu jestem jakoś w stanie coś zobaczyć? Tam coś niby widziałem. O! Terminal jest zamknięty z powodu remontu. Okej. A to co to jest? Przyjęcie kamery, wyłącz, odwróć uwagę. Dobra. I co, on nie podejdzie tam? Może szkurde. A, jest. Przykryj się za landekami opcjonalne. Dostań się... Ostatnie wezwanie na suborbitalny lot OA-19. Kod czerwony w strefie 00. Kurwa mać, no. Nie o to chodziło. Czemu on nie zareagował tam? Słowo, którego szukasz, to kurwa. Podejrzany odzyskał przytomność. Albo postawicie mi oficjalne zarzuty, Albo musicie mnie wypuścić. Nic nie musimy. Spróbuj się zabrać do kupy. Zła wiadomość. Uwięzili cię. Dobra wiadomość. Trzymają cię na terenie terminalu Tycho. Co ty sobie myślałeś? Jakby wejście na terminal było takie proste, to już dawno siedziałabym na pokładzie promu. Pomożesz mi stąd uciec? Musisz mnie wpuścić do systemu. Znajdź jakieś gniazdo i się wepnij. Zobacz, co da się zrobić. Tylko uważaj na strażnika. No dobra. Widzisz mnie? Jasno i wyraźnie. Daj mi chwilę. Przyszłam po ciebie. Dzięki. Teraz czekaj. Okej. Drzwi są otwarte. Wyjdź. Uważaj na strażnika. Dobra. Gdzie mam iść? Tam mam iść. Bliski kontakt! Gdzie on kurwa jest? Dobra. Dobra. Mamy to. Pałka elektryczna. Bierzemy. Oczywiście ja sobie muszę tu pewnie do ekwipunku, no a jak żeby inaczej. Dobra. Dobra. Jestem na terminalu Tycho. Gdzie jest to boczne wyjście? Zesrałaś się, zapomnij o nim. Musimy wymyślić coś innego. Co się dzieje? Musiałem uciekać. Ochrona zainteresowała się naszym vanem. Cholera. A się wszystko jebie. Spróbujmy przez dach. Znajdź windę na budowie. Tu się nie da. Okej. Chciałeś mnie zakrycia, co? Mondralo 1. Dobra, tam chyba jest. Dobra, bierzemy to. Dobra. Nie wiem, gdzie my się tak na dobrą sprawę znajdujemy, no ale to nie będzie łatwe. O, zagrożenie. No, co by nie było. Okej. O, a to mam te szczepy. Przynajmniej te. Tego na razie nie ruszam. Gdzie się muszę dostać? Tu się muszę dostać, to czy tak, czy śmak. Wywołaj przeciążenie. To też zrobimy. A co mi tam? Tu widzę kolejny jest. Wow! Czemu oni uciekają? Ja się wystraszył. Że oni idą po mnie. A to kurwa co to jest? Ja pierdolę. Roboty tu są. A, czekajcie. Tak zrobimy. Wywołaj przeciążenie. O! Co ty nie powiesz? A, na górę. Gdzie tu się wchodzi na górę? Bym chciał wiedzieć. się nie da wejść. Dobra. No dobra, jesteśmy tu. Dobra, nie macie. Tryb sojuszniczy. Jest winda. Dach. Relic Package 32. Jesteśmy już tu, czy co? Jedziemy cały czas. No dobra. Co teraz? Teraz będziemy improwizować. Ujaśnij. Dostałam się na dach techniczny. Musisz znaleźć sposób, żeby wciągnąć mnie wyżej. Nie wyglądasz na kogoś, kto może sobie teraz spacerować po linie. No weź. To tylko 40 metrów. Rozejrzyjmy się. No dobra. O, ten się umie bronić. Dobra. Fajnie tak o pałko się bić. Dobra, co my tu mamy? No rozejrzyj się po dachu. No i... Tu coś widzę. Co to jest? No, to się nie nada. To się nie nada. A, nie wytrzymają ciężaru. Wiesz, że cię słyszę. A to jest ten. Ale szleje. No, nawet mi się to podoba. Podoba? Wąż strażacki. Sami, chyba mam pomysł. O, dobra, zrzućmy. Łap! Daj znać, jak będziesz gotowa. Nie. Trzymaj się mocno! Jeszcze trochę! Aha, zasnąć się relik spierdoli. Już. Było blisko. Ale następnym razem... Oby nie było następnego razu. Vi, co z tobą? No domyśl się, kurwa, co ze mną? Wiesz, co mi jest. Oboje ledwo trzymamy się życia. Przepraszam cię. Przestań. Niedługo będzie po wszystkim. Dzięki tobie. Twoja broń. Co my tu mamy? Szczepy aktywne. Orbital Air informuje, że pana szczepy bojowe zostały ponownie włączone. Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług i życzymy przyjemnego pobytu. Okej. Okay. Z bronią zawsze lepiej. Bez broni jak bez ręki. Poczekaj. Co się dzieje? Łapię jakieś fale radiowe. Cholera. Zaszyfrowany kanał. Możesz go schakować? Mogę spróbować. wydaje, to może sobie tak, ekwipunek, bo na pewno to nic nie mamy. Czyli tak, bierzemy pistolet. Gdzie tu jest? Nie to. Właśnie. Jedna broń by była, byłoby wiele lepiej. 67, niech będzie to. I tu zróbmy sobie... To jest Fenrir? Tak, to jest Fenrir. Dobra. Chodźmy. Kolejny błąd, jesteśmy skończeni. Hej, robiłem co mogłem. Musisz się bardziej starać. Skup się. Trochę sztywno idzie. Tędy. Łom? Szlak, ten sygnał. To częstotliwość komunikacji nowych stanów. Myers? Będą tu za 45 sekund. Haha! Tutaj, szybko. O co w tym wszystkim chodzi? 4 śmigłowce desantowe z zamaskowanymi sygnaturami. Nie chcą zdradzić, że są z USA. O kurwa. Ona jest na pokładzie. Odchodzą do lądowania. Otwieraj! Są mi do środka! Przejęłam wentylator. Złap za którąś z łopatek. Przycisnę się na drugą stronę. Śmigłowce bojowe nad wolnym miastem Night City. Robi się gorąco. Port kosmiczny. To eksterytorialna strefa neutralna. Prezydentka USA właśnie łamie międzynarodowe prawo. Widzisz światło? Strażnik. Poczekaj. Dobra, poszedł. Musimy uważać. Szlak. Pani prezydentko. Agencie specjalnej. Potwierdziliśmy obecność VI na terenie portu kosmicznego. Musieliście obserwować, kiedy przeszedłeś przez bramę. Sober? Rusz się, bo cię zauważą. Sądzimy, że jest zbyt słaba, żeby poruszać się o własnych siłach. Prawdopodobnie czeka gdzieś w ukryciu. Prawdopodobnie to za mało. Orbital R wie, co się dzieje? Zdążyli uruchomić alarm, ale nie znaleźli. A co z naszymi agentami? Część została zdekonspirowana, ale ręczę, że Orbital R niczego z nich nie wyciągnie. Reszta nadal szuka Songbird. O błędach w dowodzeniu operacją porozmawiamy później. Nigdy nie umiałeś prosić o pomoc. Pomyślałam, że przyda ci się wsparcie. Mam wszystko pod kontrolą. Już dawno straciłeś kontrolę. Pomóż się z tym. To prawdziwa twarz Rosalind Myers. Nie ta z plakatów wyborczych. Wiem, że zależy ci na tej dziewczynie. Zwerbowałeś ją i wyszkoliłeś. Rozumiem, że chcesz ją chronić. Ale twoim obowiązkiem jest przede wszystkim chronić swój kraj. Songbird dokonała wyboru. Wyciągniemy względem niej konsekwencje. Jest jeszcze jedna rzecz, Reed. Projekt, w którym brała udział. Nikt nie może się o tym dowiedzieć. Jest ślad. Bardzo źle. Jeśli Songbird dostanie się w nieodpowiednie ręce, nawet nie chcę o tym myśleć. Nikt poza nami nic nie wie. Nie możemy ryzykować. To byłby koniec Nowych Stanów. Rozumiemy się. Żadnego ryzyka. Tak musi być. Słyszałeś to? Dla mnie to też nie jest łatwe. Lubiłam Somi. Ufałam jej. Ale są takie wybory, po których nie ma odwrotu. Wybory? Twoje czy jej? Słucham? Słyszałaś, Rosalind, ale teraz to nieważne. Wiem, co muszę zrobić i zrobię to. Udzielam ci wszystkich niezbędnych autoryzacji. Starajcie się nie strzelać w głowę. Mogłam się tego spodziewać. Jakie rozkazy? Słyszeliście. Tak jest. No to mamy przejebane po całości. Kawał suki z tej Myers. Dopiero się rozkręca. Znikajmy stąd. No właśnie, ciekawe. Ale my chyba też wszystkiego nie wiemy. W jakim ona tak na dobrą sprawę w projekcie uczestniczyła? Właściwie uczestniczy, no... Ciekawe. Co my tu mamy? Aha. Ewakuują cywilów. Czyli szykują się nam grubą rozpierduchę. Dobra, to teraz z powrotem do terminalu. Musimy się streszczać. Za chwilę rozpęta się tam piekło. Na płytę startową pojedziemy pociągiem. Ale najpierw musimy się przedrzeć przez terminal Taiko. Komando Myers, zaczyna się. Trzymać się swoich pozycji i wzajemnie osłaniać! Osłaniajcie mnie, przeładowuję! NUSA i kontraorbita. Niech się wykrwawi. A, to my nie mamy co tu brać udziału. Zajebiście. Dobra, trzeba się stąd ruszyć. My się mamy tam dostać. Zajebiście. Po prostu zajebiście. Czekajcie, czy tędy mogę iść? Wycisnąć go! Popełniacie za dużo błędów! Tam się muszę przedostać. No dobra, tędy powinno być bliżej. artylerii! Nie! Dobra. Zamierzam cel! Dobra, nie ma. O, w mordę. Zwarcie. Okej. Okay. Ile to ma? Dwa. No, żeż kurde. Jego trzeba zlikwidować. Jeszcze raz. Szybko. Szybko! No właśnie, o to chodziło. Wow. Chyba, którzy to są przeciwko mnie, a którzy nie. Nie wiem, czy oni będą we mnie, czy nie będą. Są w sumie na czerwono, więc... Okej. Okay. To jeszcze nie koniec. Nie daj się teraz zabić. Co? Nie daj się teraz zabić? Fantastic. Dobra, teraz gdzie mamy dojść? Oriental Air Taiko, dobra. Tutaj się jakoś udało. Czy ja tu jakoś wejdę? Pytanie. Dobra. Ojojojojojojojojoj. To mi się tu nie podoba, bo to może nas wykończyć też. Dobra. Tu aż co dwa w sumie. Mamy iść tam po schodach. Dobra. muszę się wycofać stąd. A, tu są schody, dobra. Tak jest! Wow. Zwarcie. Zwarcie. Wow. Tu się troszeczkę dzieje za dużo. Tu się dzieje trochę za dużo. Uźwa, no. Dla strańców będziesz nie z dwóch stron. Dobra. Odwróćmy się. Gangusek nie da rady? Co my tu mamy jeszcze? Ale mówię, no tam było trochę ostro. Nie ukrywam. 700 amunicji jeszcze, więc... Zwarcie. Weźcie się w garść! Coś takiego. Należy. Jest. Nie wiem, czy to jest... Dla was? Oczywiście. A, tylko że ja bym chciał... Już chyba wszystko. Dalej. Dobra, musimy przeładować. A, to ta broń. Nie, nie chcę. Dobra, idziemy tu. Przypuszczam, że... Dobra. Było blisko. Kurwa. No dobra. O, ale ona łazi. O, tragedia. Pojedź Winto do hali odlotu. proszę czekać. Ala, to tu. A czemu tutaj nie było? No dobra. Uważaj! O kurwa. Ja pierdolę. Było blisko, ale chyba nas nie widzieli. Vi, jak ten śmigłowiec nas dorwie, będziemy bez szans. No to postarajmy się, żeby nas nie dorwał. Nikogo. Idź przodem. To za pięknie tu będzie wyglądać. Sprawdź, czy w pomieszczeniu nie ma wrogów. Czysto! Co to jest? Przepraszam, że tyle czekałaś na odpowiedź, ale chyba nie mogłam w to wszystko uwierzyć. Mam tylko nadzieję, że będę potrafiła wynagrodzić ci twoje poświęcenie. Słodki ciężar tej drzazgi w kieszeni przypomina mi, jakie mam szczęście. Nie mogę się doczekać, aż przeczytasz moją wiadomość i zaczniemy zupełnie nowy rozdział. Twoja Dottie. No dobra. No to co? Kręci mi się w głowie. Pozwól mi rzucić okiem na twój hardware. Czy to bezpieczne? Znam większość swoich podzespołów. Uruchomię autodiagnostykę i dam ci dostęp do twojego BIOS-u. Widzę. Spróbuję podkręcić kompensator. Oby wytrzymały. To wszystko miało wyglądać zupełnie inaczej. Ale liczy się cel, prawda? Już niedługo. Nie powiedziałaś mi jednej rzeczy. Kto załatwił ci ten lot? W sumie to nie wiem. Przysłał proxy. A ten wiesz, niepodobny do nikogo. Drogi garnitur, czarne włosy, niebieskie oczy. Zadał mi kilka pytań, na które tylko ja znam odpowiedź. Chodziło o Blackwall? Między innymi. Nie rozmawiajmy o tym. Nie oceniaj mnie, proszę. Nie wiem, czy już ci to mówiłem, ale jesteś jak magnes na kłopoty. Ukryte talenty. Lepiej się zbierajmy. Możesz mi wstać. Wyglądasz już lepiej. Mówisz? No, w sumie tak. No dobra, przejdź do terminala. Chowaj się! Przejdź przez terminal tych kanała i rozgrywka jest. Przestali strzelać! Ruszaj się! Gdzie tu kurwa iść? Ja pierdzielę. Kurna, nie podnoś się. Dobra, to trzeba biegiem robić. Ja pierdolę, co tu? Pośpiesz się. Kurwa mać, no. Kurwa jestem. Coś ma pieprza, ale nie wiem co. Czy to jest śmigłowiec? O kurwa. Żyjesz? Chyba. Musimy wsiąść do pociągu. Zawiezie nas na płytę kosmodromu. Gdzie ona w ogóle jest? Dobra, to jest chyba kolejny etap. Teraz do wieży kontroli lotów. Przyśle po nas pociąg. Idź przodem. Może być różnie. Haha! Jak już będzie różnie, to znaczy wiadomo jak będzie. Za cicho tutaj. A! Coś ty taka... Tego idę powoli. Aha! Kurwa, to pułapka! Nie dostanę nas. Schowaj się! Dobra. Łopocie płonie. Osłaniajcie mnie! Przycisnąć go! Odsłonił się! Wsparcie. Dobra. Musimy się uleczyć. Teraz tak. Gdzie tu kuźwa oni są? Dobra, to zrobimy tak, ujawnienie interfejsu. Teraz tak, muszę wiedzieć kto gdzie jest. Tu. Tam gdzieś daleko. Za szybko ta broń się kończy. A? To już teraz nie są przelewki. Konej komandosu. Koźwa, oni skaczą jak małpy. O! Zajebiście. Ja rzecz, jak żeby inaczej. Cel jest ranny. Najgorsze to jest... Wow, a to co to było? Dobra, ja muszę wejść na górę, bo inaczej to będzie ciężko. Ten był ostatni. Zajebiście. Wszystko okej. Wieża kontroli lotu. Idziemy. Trzeba ściągnąć pociąg. O, ja pierdziu. Dobra. Co teraz? Wchodzę do konsole i ściągnę pociąg. Co mam robić w tym czasie? Pilnować mojej strefy komfortu. Zająć się ludźmi Myers, jasne. No to do roboty. Powodzenia. Kurwa mać. Jak żeby inaczej. Gdzie oni są? Z tej strony? A, to ona sobie siedzi tu. A ja tu mam odwalać pieprzoną robotę. Wymyśliła, no. Wow. Dobra, zaznaczmy sobie ich na początek. Wow. Kurde, i z tej strony jest. mać, to nie będzie łatwe. No jak ci idzie? Potrzebuję więcej czasu. No to kuźwa trochę szybciej. Zająć tę pozycję, nie zostawiaj ludzi! Odbijajcie mnie! Chyba tylko tą stronę mamy bezpieczną. Wytrzymaj, już kończę. No byś się pośpieszyła, cholera jasna. Idę do ciebie! Głowiec? Kurwa go mać. Porozmawiaj. Nic ci nie jest. Miałam szczęście. Tym razem. Jesteśmy bez szans. Muszę sięgnąć za Blackwalla. Nie ma innego wyjścia. Sprzęgniemy się neuronalnie. Będę cię asekurować. Przyda mi się. Proxy. Gotowe? To nie będzie przyjemne. Odwinaj się. Uła. Uła. Się wydarzy. Aha. Ła! O kurwa. Pomogę ci. Oprzyj się o mnie. Musimy dotrzeć do pociągu. Boli. Wiem, Sumi, ale udało ci się. Uratowałaś nas. Powiedzmy, że się udało. Zamkniemy. Aha, w ten sposób. Słyszysz? Wi. To Blackwall. Nie bój się. Jestem z tobą. drogę mamy chyba tylko jedną. Jest ten pociąg, tak? Z której strony się do niego dochodzi? Bo ja nie mam pojęcia. Tu? Tak, tu. Pomogę ci. No dobra. Czyli mamy kolejkę. Zaraz będziemy na płycie. Trzymasz się jakoś? Zastanawiam się, co będzie z Reedem, jeśli nam się uda. Myers jest już skończony. Niewiele się zmieni. Posłuchaj tego szumu. Mam ochotę zasnąć i już się nie obudzić. Hej, nie zasypiaj. Śnił mi się ostatnio Reed. Ciągle ten sam koszmar. Jak wtedy w tamtym pociągu. Umiera przeze mnie. Co? To tylko zły sen. Dostałam rozkaz. Wykonałam go. Od Myers. Śmiesznie to brzmi, prawda? Po latach on ciągle jej służy, a ja przed nią uciekam. Johnny byłby bardziej dosadny, ale ja powiem tylko, że nie ma nic gorszego niż zdradzić przyjaciela. Żałuję, ale nie cofnę czasu. Chciałabym o tym zapomnieć. Wszyscy popełniamy błędy. Co mi? Straciła mnie tylko Rita. Co masz na myśli? Matryca neuralna V. Można jej użyć tylko raz. Jak to? Tylko raz? To jest Ziza Blackwalla, która istnieje tylko wtedy, kiedy ewoluuje. Gdy ją uwolnię, przerwę ten cykl. Wykona mój rozkaz, ale sama się rozpadnie. Bezpowrotnie. Od kiedy wiedziałaś, że tylko jedno z nas wyjdzie z tego żywe? Kiedy dowiedziałam się o istnieniu Cynosure i zaczęłam badać, myślę, że niedługo umrę. Naprawdę żałuję, że nie byłam z tobą szczera. Przepraszam. Też mi przykro. Kurde, teraz co mam mi odpowiedzieć? Nie wybaczę ci tego? W sumie też... poniekąd ją rozumiem, no ale... Dobra. Nie musiałaś ukrywać przede mną prawdy. I tak bym ci pomógł. Somi. Kurwa. Zaimponowała mi. Oszukała wszystkich. Myers, Hansena, Lida. No i ciebie. Serio? Mówię poważnie. Bijasz się ze mnie? Żeby pozostać skurwielem od początku do końca, trzeba mieć charakter. Wiem coś o tym. Dziewczyna jest tak zdeterminowana, że zasłużyła na szacunek. Mniejsza z tym. Znowu wróciliśmy do punktu wyjścia. Ach, musimy znaleźć inny sposób, żeby się uratować. Zawsze możesz zadzwonić do Rida. Zabije mnie. Ale ty masz ego. Nic dla niego nie znaczysz. Jemu zależy tylko na jednej osobie. No dobra, miło było wpaść na chwilę, ale chyba powinieneś już ją obudzić. Do Rida raczej nie będziemy dzwonić. Już prawie jesteśmy na miejscu. I odnosimy. Już blisko. Ciekawe to zrobione. O kurwa. Reed. Stój. Jeszcze kroki nie żyjesz. Już, widzisz? Tylko ją położę. Powoli. To co teraz? Reed, ona umiera. Trup prowadzi trupa na śmierć. Jeśli umrze, to będzie wyłącznie twoja wina. Jasne. Ty i Myers nie macie z tym nic wspólnego. Na Księżycu czekają tylko śmierć. Jak chcesz ją uratować, oddaj ją mnie. Tam, na dachu, pozwoliłeś wydać na nią wyrok. Słyszeliście? Każde słowo. Sytuacja się zmieniła. Oddaj mi Songbird. Wciąż mogę jej pomóc. Somi nigdy sobie nie wybaczyła, że 7 lat temu wykonała rozkaz Myers. Wiesz o tym? Z tobą będzie tak samo. Będziesz żałować do końca życia. Teraz nie chodzi już o tę dziewczynę. Chodzi o to, żeby nie wywołała kolejnej wojny. Zabieram Songbird do Waszyngtonu. Musi odpowiedzieć za zdradę. Masz rację. Songbird idzie do celu po trupach. Mnie też skazała na śmierć. Niech zgadnę. Nie dała ci tego, co obiecała. Lekarstwo miało tylko jedną dawkę. Songbird postanowiła zachować ją dla siebie. Ja zostałem z niczym. Rozumiem. Oddasz Songbird, jeżeli ta jedna dawka będzie twoja. Potrzebuję też ludzi, którzy przeprowadzą zabieg. Mówiłeś, że masz kontakty w Europie. Mam. I w Langley też. NUSA mają najlepszych specjalistów. Wyciągną dla ciebie te dane, a potem cię zoperują. Umowa stoi? Jaką mam gwarancję, że uda się wam odzyskać matrycę neuralną? Nie będę udawał, że się na tym znam, ale pamiętaj, że Cynosure to nasza technologia. Jeżeli ja przeżyję, to co się stanie z Songbird? Spróbujemy zatrzymać progresję Blackwalla innymi środkami. Myers wydała na nią wyrok śmierci. Nie mogła pozwolić jej uciec. Jeżeli dostaniemy ją żywą, NUSA będą bezpieczne, a Songbird przeżyje. Wyciągnij broń. Nie, nie będziemy wyciągać. Od ciebie niczego nie chcę. Zgoda. Zgoda. Zabierz ją. Nie pozwól mi umrzeć. Co? Tak, so. Zabieram cię do domu. Jest bezpiecznie, lądujcie. Nie. Zabieramy dziewczynę i to wszystko. Zastanawiałeś się, na co wydasz te 30 srebrników? Odezwę się. Nie każ mi czekać za długo. Podążać za lidem? O! Ciekawe, to jest koniec, ale to jest koniec DLC. Ja się i tak z wami w tym odcinku żegnam. Spotkamy się w następnych odcinkach, oczywiście z tego cyklu. To nie jest jeszcze koniec, bo głównego zakończenia jeszcze nie poznaliśmy. Dziękuję za obecność. Zapraszam do subskrypcji, jak i lajkowania, jeżeli się oczywiście materiał podoba, ten czy też inne. Trzymajcie się. treasures are always lost. Pleasures are long forgotten. Who are you now? Tak sobie myślę. Nie wiem, kurwa. Teraz to mi trochę żal tej dziewczyny. A co ze mną? Zdarza ci się czasem uronić łzę nad moim losem? Masz przejebane, to prawda. Ale przynajmniej nie jesteś w tym sam. Kurwa. To chyba najmilsze, co kiedykolwiek od ciebie usłyszałem. Nie przyzwyczajaj się.